Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kamala Harris. Kamala Harris, wiceprezydentka, no ciekawa osoba. Z Joe Bidenem, teraz 2020 rok, listopad, 3 listopada będą te wybory. No i będzie ciekawie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dlaczego będzie ciekawie? No, lewactwo atakuje, COVID nie pomaga, ekonomia siada, bezrobocie wzrasta, ale Kamala Harris, dlaczego Joe Biden wybrał kalifornijską senatorkę? No, dlatego wybrał, bo lewactwo po prostu potrzebuje różnorodności. To różnorodność jednak jest najważniejsza wśród lewaków. A różnorodność, no co znaczy? No przede wszystkim wyeliminować białych, wyeliminować chrześcijan i wyeliminować małżeństwa. To jest ta tak zwana różnorodność. To wszystko jest równe, tylko pewne rzeczy są mniej równe. I to właśnie do odstrzału są chrześcijanie, biali i w małżeństwie. Czy Harris spowoduje to, że Biden i właśnie ona wygrają czarnych? No, trudno powiedzieć, bo ona czarna nie jest. Jej matka była z Indii. Ojciec był pół biały, pół czarny, także zasadniczo nie jest czarna. No ale dlaczego on to zrobił? No on to zrobił dlatego, żeby liberałowie, postępowi socjaliści po prostu od niego się odpierniczyli. Także to był taki w sumie dobry pomysł na to, żeby zaspokoić się całe lewactwo. On jako biały staruszek, no to w zasadzie jest do odstrzału, no jest za skrobankami i tak dalej, dlatego mu pozwalają. Na pewno Bernie Sanders byłby łatwiejszy do dyskusji. No Bernie Sanders to jest komunista, on podróż poślubną miał do Moskwy, do Rosji, on tam zachwalał kołchozy, zachwalał komunizm, zachwalał Castro, także w Ameryce mieliśmy kandydata na prezydenta, czystego komunistę, no, który w sumie ma cztery domy w Ameryce, warte około 10 milionów. No Harris nie jest dużo dalej, ona ma trzy domy w Ameryce, warte około 8 milionów. Także to jest ciekawa sprawa, że właśnie wszyscy ci komuniści, socjaliści i tak dalej, którzy są przy żłobie, no to oni właśnie walczą za lud miast i wsi. No ja jak to, nie wiem kto to tam powiedział, ale to w ich imieniu zjadają, chyba w imieniu robotników i chłopów zjadają kawior i popijają szampanem. Taka to jest ta dzisiejsza, tak jest dzisiejsze to lewactwo. No i Harris jako sama w sobie, no to całą tą historię życia, no to ma nieskomplikowaną. No, jej rodzina pochodzi z Jamajki. Była zanim dostała się do Senatu, no to była prokuratorem generalnym w San Francisco. No i najpierw była ogólnym prokuratorem, a później była prokuratorem stanu Kalifornia. No i kiedyś, no to nie całowała się tak z lewakami, z socjalistami. Mówiła pewne rzeczy, które możliwe, że jej wybaczą albo nie wiedzą, ale w 2010 roku to powiedziała, że jedną z jej decyzji, co ona ścigała kryminalnie, no to byli rodzice Wagarowiczów. To jest dosyć ciekawa rzecz, że prokurator generalny po prostu ściga, państwo ściga rodziców za to, że dzieci chodzą na Wagary. No, jest to nagminne w tych dzielnicach niskodochodowych. Po prostu te dzieciaki nie lubią się uczyć, nie chcą się uczyć.
wrócić, ale Kamala Harris powiedziała, że będzie ścigała kryminalnie rodziców i powiedziała, że ona by nie była na tym miejscu, w którym jest, na tej pozycji, w której jest, jeżeli nie edukacja. No ale to trzeba pamiętać, że ludzie, że murzyni, którzy przyjeżdżają powiedzmy z Karaibów, czy z tych wyspy angielskich, czy nawet z samej Afryki. Jeżeli Afrykańczycy przyjeżdżają z Afryki, no to oni kompletnie podchodzą do edukacji inaczej niż ci tak zwani potomkowie niewolników w Ameryce, którzy nie czują takiej potrzeby do wykształcenia, do edukacji i tak dalej, i tak dalej. No ale ona właśnie powiedziała jako prokurator w Kalifornii, że ona będzie batem lała tych rodziców, żeby czarni nie chodzili na wagary. No i tłumaczyła z jej punktu widzenia, że dziecko bez edukacji, no to jest właśnie sprawa kryminalna. W 2013 roku dla odmiany powiedziała, że fundamentalnym takim problemem z jej tym podstawowym myśleniem to jest to, że ona powiedziała, że lewactwo, czy tam lewica, no w tym czasie ona jeszcze się z nimi tak nie kolegowała, powiedziała, że to jest nieprawidłowe, żeby mówić, że trzeba budować więcej szkół zamiast budować więcej więzień. No i to nie jest prawda, że trzeba dać więcej pieniędzy na wykształcenie niż na strażników. I ona powiedziała, że ogólnie tak się mniej więcej zgadza z taką koncepcją filozoficznie, no ale z praktycznego punktu widzenia, no to ona się pytała tych wszystkich postępowych, jeżeli tak jest, to dlaczego ja mam 3 kłódki na drzwiach, no. I także rozumiała realia w 2013 roku, dzisiaj jest 2020, no iż teraz już kompletnie jest po stronie lewaków. I ona tłumaczyła, że dużo ludzi nie rozumie, skąd się bierze przestępstwo i przemoc i tak dalej. I tłumaczyła, że trzeba mieć zrozumienie, jak reagować na te sprawy kryminalne. Ogólnie rzecz biorąc, no to ona karierę zaczęła z gubernatorem. Tam był gubernator Brown, który był żonaty. No i ona przeszła przez jego łóżko. On później ją odsunął, to kupił jej BMW. Także skorumpowana cała ta demokratyczna Kalifornia, skorumpowana Kamala Harris, smród, brud i ubóstwo po prostu. To jest jedno wielkie kur, szcze i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj Stany Zjednoczone, no to doświadczają tych nieprawdopodobnych, no nie tyle protestów, co zamachów, można powiedzieć, terrorystycznych, niewidzianych od pokoleń. Bandziory atakują policję, bandziory obrabiają, kradną biznesy, niszczą mienie publiczne. No i w zasadzie w niektórych miastach, no to zajęli miasta, dzielnice, no i socjalistyczni, demokratyczni prezydenci czy gubernatorzy nie reagują. Ta przemoc, cały ten akcje kryminalne, włączając strzelanie i śmierć i zabicia i tak dalej, no poszedł nieprawdopodobnie w górę. No i ktoś by pomyślał, że takie prawo i porządek, no to byłoby jakimś ciekawym akcentem dla demokratów, żeby wygrać z Trumpem, ale jednak nie mówią o tym, bo politycy utożsamiają się z tymi protestującymi, pomimo wszystko, że są takie potężne zniszczenia. No, nie ma krytyki z lewej strony, mówią, że to prowokatorzy robią, a nie te wszystkie ruchy. Kamala Harris na dzień dzisiejszy już nie mówi tak, jak mówiła to lata temu.
w czerwcu, kiedy występowała w telewizji, no to była zapytana o to, co sądzi o tym, żeby zabierać pieniądze policji. No i ona w tym momencie powiedziała, że to nie jest to taka zła myśl, że cała konwersacja, cała rozmowa na ten temat, no to trzeba by było popatrzeć się na bezpieczeństwo publiczne. No i powiedziała, że to już niekoniecznie, żeby było bardziej bezpiecznie, żeby trzeba mieć więcej policji na ulicach, że trzeba zrozumieć te społeczeństwa, co oni robią, no i że trzeba kłaść wagę na wykształcenie i na zrozumienie. No, już nie wspominała, po 7 latach nie wspominała o tych 3 kłódkach, które ma na drzwiach. No, ona też nie ma, bo ona mieszka w bogatej dzielnicy, także grała po prostu aktorkę. Oszukiwała. Także to brzmi to samo, co ona niby krytykowała poprzednio, żeby budować szkoły, a nie więzienia. Biden, 78 lat, będzie miał, jeżeli by wygrał, to miałby na drugą kadencję 78 lat. No i to też bandzior polityczny. On, jak wchodził w politykę w wieku 30 paru lat, no to 62-latkowi powiedział, że staruszku, usuń się już, bo jest najwyższy czas na nowe pokolenie. No a teraz jest 15 lat starszy niż ten człowiek, którego on opieprzał za starość. Harris, jeżeli wygrają w ten, jeżeli Biden przegra w 3 listopada, no to będzie w sumie jego wina, a nie Kamali Harris. No, Kamala Harris dużo może w tym czasie. Harris jest zasadniczo za tym nowym planem pięcioletnim, zielonym planem pięcioletnim. Ma dużo do powiedzenia na temat opieki państwowej, zdrowotnej, takiej ogólnej, narodowej czy krajowej. No jest za tym, żeby pousuwać czy zlikwidować wszystkie ubezpieczalnie prywatne. Także to ona nie za bardzo pomoże ludziom pracującym, ludziom w małych biznesach, nie pomoże związkom zawodowym. No i również wszyscy ci niezależni ludzie, wyborcy, można powiedzieć, w tym całym tak zwanym Rust Belt, czyli ten pas zardzewiały Pensylwania, no tam gdzie był duży przemysł, gdzie wszystko rdzewie jest, gdzie jest węgiel, stal i tak dalej, no to ludzie pracujący nie za bardzo są za tym socjalizmem. Biden myśli, że te sztuczne badania opinii publicznej to jest jego nadzieja na wygranie z Trumpem, ale demokraci muszą sobie zdawać, że to nie jest prawdziwe jakieś większe liczby. Te badania publiczne zawsze są zrobione z reguły na podstawie tam około 1000 osób. No i twierdzenie, że to reprezentuje 300 milionów, czy tam 120 milionów wyborców, no to bardzo często jest po prostu fałszywe. No i Trump ma ciężki orzech do zgryzienia. Ten COVID jest teraz używany politycznie. Lewactwo stara się załatwić Trumpa i Republikanów tym COVID-em. To wszystko jest, te bezrobocie, te szkoły, te wszystkie problemy po prostu są zwalane na Trumpa, na bieżącego prezydenta. Amerykanie widzą te
bezrobocie około 20-25%, no to jest makabryczne. Są ewikcje, są jakieś usuwania ludzi za niepłacenie czynszu czy za niepłacenie pożyczek, no to jest wszystko przesunięte teraz, to też się, ale to wszystko tam się toczy, bankructwie się dzieją. Ludzie prywatnie, no to największy problem to jest właśnie ze szkołami. Także listopad, no to będzie ciężka sprawa. Demokraci, no oni cwanie grają. Teraz była ta konwencja demokratów, no to wszystko było zaocznie, na odległość i tak dalej. No oni się dobry mają teksty, oni podchodzą pod włos większość ludzi, te wszystkie ich przemowy, lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym, no to przemawia do bardzo wielu ludzi, no i obiecują okradać, obiecują zabierać, obiecują niszczyć tych, którzy prosperują w Ameryce. Nie wiadomo, czy to nadejdzie Wenezuela, czy nie. No, ciekawe jest to, że właśnie Bernie Sanders i Elizabeth Warren nie zostali wybrani. Tym przedstawicielem został Joe Biden, no ten zawodowy polityk, który udaje zawsze tego środkowego, centrowego polityka, no ale teraz poszedł kompletnie na lewo, padł na kolana przed komunistami. Cała partia teraz się szarpie, można powiedzieć. No, republikanie muszą też się zebrać. Także jeżeli jesteś w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo, no to niestety w mojej opinii głosowanie na socjalistów, głosowanie na Bidena nie ma sensu, bo to, co czerwone świnie zrobiły w Polsce, to, co spowodowało, że tam od sierpnia do Magdalenki wyjechało z Polski około 2 miliony ludzi, po ustawce w Magdalence następne z 2 miliony. Także żaden Polak nie powinien praktycznie w mojej opinii głosować na partie lewicowe. Także się zastanów, Polaku, Polko, i głosuj na konserwatystów. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.